Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Przychodzę do Was dzisiaj z kolejnymi pomysłami, które są szykowane przez Unię Europejską na rok 2024, czyli na przyszły rok, i 2025. Nie wszystkie muszą być od razu implementowane do prawa krajowego, ale docelowo tak. Jest kilka fajnych pomysłów. No kilka, rzekłbym, mocno średnich. Nie ukrywam, ten pierwszy, który Wam przedstawiłem ostatnio, dotyczący zmiany kategorii B, a raczej podziału kategorii B na podkategorie, będzie kategoria B i B+, no nie spotkał się z Waszą przychylnością, to tak najsubtelniej mogę to nazwać, i nie ukrywam, z większością Waszych komentarzy jak najbardziej się zgadzam. Co ciekawe, ja w tym materiale powiedziałem, że tak, no dawna kategoria B, ta obecna, którą teraz mamy, jest do 3,5 tysiąca kg DMC, czyli dopuszczalnej masy całkowitej, czyli najczęściej auto, przyjmijmy, że powinno ważyć maksymalnie 3 tony, żeby z ładownością do 3,5 DMC się zmieścić. W międzyczasie dostałem też informację, że to B ma być nie do 1800 kg DMC, bo w sumie to auto musiało ważyć maksymalnie 1400 kg, tylko to ma być do 1800 kg masy własnej, więc to jest jeszcze bardziej zawiłe w tym wszystkim, bo tu będzie do masy własnej, a tu będzie do DMC, i w międzyczasie też jeszcze wypłynęła informacja, że wielce prawdopodobne, że na to wyższe prawo jazdy kategorii B+, nie będzie można starać się tak jak na zwykłe B w wieku 18 lat, a w wieku 21, i to jest trochę w opozycji do tego, co Wam nagrywałem w zeszłym roku, że plan jest taki, że na C kategorię będą mogli startować 18-latkowie jako kategorię zawodową do jazdy, chociażby jako kierowca zawodowy, bo brakuje rąk do pracy. No trudno się w tym wszystkim w jakiś logiczny sposób połapać, ale dobra. Zanim przejdziemy do tego, co ma się zmienić, jeszcze chwila dla partnera tego odcinka, strony Car Vertical, strony, gdzie możecie sprawdzić sobie historię pojazdu, bo nie ukrywam, rynek samochodów używanych w tej chwili jest mocno przetrzebiony. Ktoś, kto ma fajne auto, dużo je eksploatuje, bo kiedyś wymieniał co 3 lata, teraz mówi, dobra, wymienię za 5-6 lat, zobaczymy, co się będzie zmieniało, bo na razie nie chcę kupować elektryka, niech się siedzi, rozwinie. Co za tym idzie, tych aut wartych uwagi jest zdecydowanie mniej. Ja nie mówię, że tych aut w ogóle nie ma na rynku, bo one są, no ale na pewno jest zdecydowanie mniej, więc warto każde auto dokładnie sprawdzić i kontrolować. Z jednej strony już na serwisie, na podnośniku, minimum na stacji diagnostycznej, a w pierwszej kolejności warto sprawdzić historię tego samochodu po numerze nadwozia. Przechodząc w link poniżej, drogi widzu, możesz sobie skorzystać z raportu. Przechodząc na stronę Car Vertical i kupić go z 10% rabatem, a kupując na przykład dwa raporty, otrzymasz jeszcze dodatkowy raport i ten drugi można wykorzystać sobie na zaś. Ja już nawet nie patrzę na to pod tym kątem, a dobra, mam 500-600 km do tego auta, to kupię raport, bo jest daleka odległość, bo to jest dla mnie jakby naturalne, ale nawet szukając w bliskiej odległości jakiegoś auta używanego, dla mnie raport jest pierwszą rzeczą, gdzie mówię, sprawdzam względem sprzedającego. Bo jeżeli on mówi, że auto jest bezwypadkowe, a potem w rzeczywistości okazuje się, że wygląda to zupełnie inaczej, to już wiem, że nawet nie ma sensu z nim rozmawiać. Dobra, przejdźmy do materiału. Wspólne punkty karne to jest temat, który pojawia się nie od dziś. Unia Europejska już od dłuższego czasu pracuje nad tym projektem, tylko trzeba stworzyć centralny system, który połączy wszystkie kraje Unii Europejskiej. I drugą rzecz, trzeba scentralizować punkty karne za dane wykroczenie, bo póki co każdy kraj ma swoją inną wartość punktów karnych za konkretne zdarzenia, więc będzie musiała być zrobiona wspólna pula punktów karnych za konkretne zdarzenia i wtedy otrzymując 10 punktów w Polsce, 10 punktów w Niemczech i znowu później kilka w Polsce, możemy automatycznie stracić prawo jazdy, bo teraz dobrze wiemy, jak to wygląda. Temat jest nie od dziś wielokrotnie wałkowany, ale cały czas brakuje systemu, który by to spiął i połączył. Kolejna rzecz, wspólne prawo jazdy dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Znaczy, dalej na naszym prawie jazdy możemy sobie wyjechać za granicę, tylko to jest motywowane tym, że przy wspólnym systemie, bo to jest tak samo jak przy punktach karnych, ma tu powstać wspólny system, będzie można zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy w Polsce, a na przykład egzamin praktyczny w Niemczech. A prawda jest zupełnie inna. No dobrze wiemy, jak to obecnie wygląda, że w Polsce prawo jazdy zatrzymywane jest w tak zwanej formie wirtualnej, rzadko kiedy nasz blankiet trafia do kosza, do starostwa, znaczy do kosza, do szuflady chciałem powiedzieć, i wyjeżdżając za granicę, policjanci z innych krajów no nie do końca wiedzą, co się z naszym prawem jazdy w danym momencie działo i zapewne chodzi o to, żeby
ten proceder też dosyć mocno tutaj ukrócić. Też ten temat wraca wielokrotnie. Kolejna sprawa, senior za kierownicą. Oj, są różne pomysły względem tego, co tydzień można spotkać w mediach, artykuły, nawet w naszych polskich mediach, gdzie jedni mówią, że wszyscy kierowcy od 60 roku życia powinni mieć cykliczne badania co 5 lat, zarówno psychologiczne, jak i lekarskie. Później pojawiały się pomysły, że powyżej 70 bądź 80 roku życia te badania powinny być co 2 lata. I ja to rozumiem, chociaż na przykładzie statystyk wcale tego nie widać, żeby seniorzy aż tak dużo popełniali wykroczeń, bo po prostu mało seniorów w większym wieku jeździ po naszych polskich drogach, co nie zmienia faktu, ja tutaj bym poszedł zupełnie szerzej, bo uważam, że wiek to jest rzecz drugorzędna w tym wszystkim. Prawda jest taka, że jeżeli ktoś notorycznie rok do roku jest na granicy punktów karnych, z roku na rok cały czas utrzymuje te 18, 20, 22 punkty, to znaczy, że też coś jest nie tak, bo to raczej nie jest przypadek, że cały czas jest w górnej granicy punktów karnych i przy tego typu osobach też powinny być bardziej szczegółowe badania psychologiczne robione, bo nie zawsze jest to powiedziane, że każdy ma predyspozycję do prowadzenia pojazdu. Miejmy też tego świadomość. No i teraz taka wisienka na torcie dotycząca młodych kierowców, czyli ci, którzy mają prawo jazdy poniżej 12 miesięcy. I rozjeżdżamy się w dwie strony, bo tak, z jednej strony plan jest taki, żeby młodzi kierowcy nie jeździli w nocy. No ktoś teraz powie, no okej, no dobry pomysł, no bo wiadomo, w nocy większe zagrożenie, mniejsze skupienie. Nie, tu chodzi o konkretny zakres godzinowy. Między północą a 6 rano. I ktoś teraz powie, no ale w czym tu jest rzecz? O co tutaj dokładnie chodzi? Prawda jest taka, że tu nie do końca chodzi o jazdę nocą, a przede wszystkim chodzi o to, żeby młodzi kierowcy po pijaku nie wracali z imprez. Takie jest jakby oficjalne wytłumaczenie tego pomysłu. No przyznam szczerze, lekko w tym wszystkim naciągane. No i druga odnoga, która u nas też już w Polsce była wielokrotnie wałkowana, czyli wprowadzenie dodatkowych ograniczeń prędkości dla osób, które mają prawko poniżej 12 miesięcy i to uważam, że nie do końca jest dobre, bo jak na autostradzie, gdy u nas jest dozwolone 140 km na godzinę, młodym się wprowadzi ograniczenie 90, to będzie taki mały problem, bo tak, od 1 lipca mamy zakaz wyprzedzania się ciężarówek. Ja wiem, że tam czasem kierowcy się wyprzedzają, ale powiedzmy z założenia, że jeżdżą głównie prawym pasem, a że w Polsce najczęściej mamy dwa pasy autostradowe, to ten prawy jest bardzo często jak długi ogon zajęty. Młody wyjedzie na lewy pas i on będzie niczym ciężarówka, bo będzie chciał wyprzedzić, ale będzie takie samo zagrożenie stwarzał. Tak samo na terenie pozamiejskim, gdzie mamy ograniczenia 90. Mówi się, że oni też powinni mieć dalej ograniczenia jak w mieście 50. No będzie to trochę zawali droga. Uważam, że powinni po prostu szersze kursy zrobić praktyczne na prawo jazdy, żeby tego młodego lepiej wdrożyć do jazdy, aniżeli robić jakieś dzikie ograniczenia, bo to dla niego dopiero będzie poligon doświadczalny. A tak z własnego doświadczenia to powiem, że każdy młody na kursie na prawo jazdy, bez względu z którego miejsca w Polsce jest, powinien wjechać na odcinek autostrady A2 między Strykowem a Koninem, bo to jest lekcja życia. Jak to już jak to przejedzie bezbłędnie, to powiem Wam, nic mu na drodze strasznym nie będzie. W moim przekonaniu część zmian jest dobrych, tak jakby chociaż z tymi seniorami, no ja bym to trochę rozszerzył bardziej, no z tym wspólnym prawkiem czy wspólnymi punktami karnymi to już nieraz się o tym mówiło, bo ten system no jest lekko dziurawy. Z tymi młodymi to totalna uważam, że dziura. A z tym prawem jazdy kategorii B i B+, uważam, że coś takiego nie wejdzie, bo główną motywacją tego wprowadzania jest zachęcanie ludzi do tego, żeby wsiadali w lżejsze samochody. Gdy spojrzymy sobie chociażby na małe Renault Zoe elektryczne, które waży tonę 800, więc gdzie tutaj w ogóle jakakolwiek mowa o DMC? Założę się, że głównym celem wprowadzania prawka B+, jest to, żeby w spalinówkach zachęcić do jazdy mniejszymi pojemnościami, żeby one mniej emitowały szkodliwych substancji do atmosfery, a elektryki w ogóle będą z tego wyłączone, bo byłoby to niekorzystne dla promowania aut elektrycznych, co samo w sobie jakby jest absurdalne. Dobra, podzielcie się w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie, a póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!